do treningów wrócił już drugoligowy, nieco odmieniony Grywej Herowo. Powrót Gryfici rozpoczęli od badań w Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, po których ostro wzięli się do pracy. Innego wyjścia nie ma. Po tych naszych wszystkich przeżyciach jesiennych, no chcielibyśmy sobie oszczędzić takich sytuacji, że gramy, a na koniec ciężko o te punkty. Także praktycznie następuje przebudowa Gryfa. Na wiosnę będziemy widzieć zupełnie nowy zespół, jednak gdzieś ta druga liga okazała się trudna do pogodzenia z pracą, z innymi obowiązkami. Tutaj to już jest zawodowy futbol, jeździ się po całej Polsce, także skoncentrujemy się na tym, żebyśmy mogli rano trenować, żebyśmy zajęli się tylko piłką nożną. W drugoligowcu doszło do zmian w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem Piotra Rzepki został Jarosław Kotas, który zastąpił Arkadiusza Gawkę. Z klubu odszedł także trener bramkarzy Andrzej Bledzewski. W zajęciach biorą udział testowani zawodnicy Paweł Brzuzy, Maciej Koziara, Jakub Bartlewski oraz Kamil Jakubowski, a także juniorzy wejherowskiego klubu Maciej Koszałka, Piotr Młynarczykowski i Karol Baranowski. Jest wielu młodych zawodników dołączonych do kadry, kilku bardziej doświadczonych. Prowadzimy jeszcze rozmowy z kilkoma zawodnikami. Nie jest to sytuacja łatwa, bo my nie jesteśmy klubem, który może zaoferować jakieś warunki takie no, na poziomie czołówki drugiej ligi, także musimy wykorzystywać swoje gdzieś tam znajomości, możliwości, a przede wszystkim chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby tak samo jak Gryf potrzebuje zawodników, którzy chcą coś osiągnąć, tak samo oni muszą potrzebować klubu drugoligowego, żeby się pokazać. Gryf na pół roku wypożyczył z Górnika Łęczna Piotra Okuniewicza, 22-letni napastnik, ma poprawić bilans drużyny, jeśli chodzi o strzelone bramki. Spotkaliśmy się tutaj w jednym celu, żeby utrzymać Gryf i z taką myślą podchodzimy do trenowania i podejdziemy do przyszłej rundy. Kadra będzie odmłodzona, jest tu paru doświadczonych zawodników, także myślę, że ta młodość z takim doświadczeniem to będzie, myślę, że coś pozytywnego i osiągniemy pozytywny wynik w rozgrywkach i utrzymamy Gryf w drugiej lidze. Z żółto-czarną ekipą nie trenują Przemysław Kostuch, Maciej Osowski, Paweł Czoska, Jacek Kusiak, Grzegorz Gicewicz i Maciej Szymański. Cały szacunek dla tych zawodników, którzy byli w Gryfie do tej pory, którzy tak dużo zrobili dla tego klubu, ale no gdzieś tam no te realia życiowe sprawiły, że my musimy, mówię, jednak więcej trenować i być do dyspozycji 24 na dobę, a nie gdzieś tam, że jednak praca często jest ważniejsza, gdzie my to rozumieliśmy, bo to jest wiadomo, że takie są prawa życia, ale no tu musimy przynajmniej na tę wiosnę zrobić wszystko, żeby jak najczęściej się cieszyć i żeby uratować drugą ligę, bo Wejherowo potrzebuje drugiej ligi. Jutro przed Gryfitami pierwszy sparing, drużyna w kartuzach zmierzy się z Kartuzją.